It is hard to learn new things when you are over 60. Nevertheless, many of senior citizens want to be fluent in ICT. They know how important it is to keep up with new technologies. They look for education opportunities to overcome the generation gap. The public library addressed the problem and started ICT courses on a basic level under the name of Academia Seniora. The courses are still being provided, however, they are of limited duration. So in 2014, a new formula for additional activities was invented. In November, a special lab for seniors was organized. Those who had completed the basic courses were invited to join the Internet Circle of Friends in the library. The main goal was to create a community of senior citizens keen on creative usage of their ICT skills. For communication, the Google Plus social platform was chosen, and so was the Google Drive for creating, storing and sharing files. The free software such as Windows Movie Maker and various online photo editors is used for creating videos and photos. This results in publications, comments and pluses, which are a way to show endorsement. Taking and editing digital photos is a great starting point for online publications. The partakers use them to produce valuable content. There are over a dozen of channels owned by seniors, assisted by the librarian. Facilitating access to easy communication via the internet brings about a snowball effect. Seniors are very fond of presenting their skills and achievements. In addition to that, a general education channel has been set up. It contains tutorials produced by the librarian. There are 6 blogs under the auspices of the library. All of them are fostered by the librarian. The seniors collaborate in a traditional way too. They meet weekly in working groups. Twice a year, a general meeting for all is organized. Na majówkę całą zgrają, dziś seniory wyjeżdżają. 4 grupy biblioteczne są radosne i bajeczne. Nauczyłam się właśnie robić te filmiki nasze, i z których jest bardzo zadowolona moja wnuczka. Ostatnio mi powiedziała moja wnuczka, babcia, jesteś cool. Byłam ciekawa dlaczego. Okazało się, że jestem jedyną babcią w jej klasie, która ma kanał na YouTubie. Ciekawsze życie dlatego, że pozwala mi na tworzenie czegoś, czego nie robiłem do tej pory. Dzięki temu zaczęłam pisać na blogu, robić filmiki i cieszyć się życiem. Uratowałam zdjęcia, były załamy. No i program spowodował, że zdjęcia wróciły prawie w nienaruszonym stanie. Nabyłam już pewne umiejętności w obsłudze komputera, co mi pozwala na umieszczanie na stronach internetowych swoich własnych opracowań. No na Skype widzę swoją rodzinę, widzę wnuki, oni mi pokazują no, jakieś swoje prace. Właśnie tutaj ta praca nad blogiem dała mnie osobiście bardzo dużo. Otworzyłem się na zewnątrz po prostu. Przyszły dziennikarz, który po przeczytaniu bloga uważa, że jest na tyle ciekawy, że może to być jego praca dyplomowa.